graczy naprawdę zarażać śmiechem, to znaczy umieć w sobie wyzwolić takie pokłady, które się udzielą innym. Pokłady dobrego samopoczucia po prostu. Śmiech jest charakterystyczny tylko dla ludzi. Okazuje się, że nam się tylko wydaje, że zwierzęta się śmieją. One nie mają tego poczucia abstrakcji, bo my się śmiemy z czegoś, co dopiero dwie rzeczy kompletnie ze sobą niezwiązane. Kiedy my robimy z tego połączenie, dopiero powoduje to śmiech. O śmiechu profesor Kołakowski miał świetny wykład. To jest bardzo ciekawa lektura, a krótka. Poczucie humoru jest wprost proporcjonalne do inteligencji. Jak ktoś nie ma poczucia humoru, to lepiej się z nim nie zadawać. Pozdrawiam wszystkich internautów OX.pl. Cezary Pazura.